Kochani, no i od kiedy tutaj jestem, tutaj, czyli w Atenach, wszyscy mnie ignorują i olewają, mówiąc delikatnie. Teraz się dowiedziałam, że Sunia jednak nie jest załadowana na samolot. Oczywiście musiałam podejść po raz miliardowy i zapytać, gdzie jest pies. Kapitan zdecyduje, czy lecimy, czy nie lecimy. Także wszystko w jego rękach. Nie wiem dokładnie fizycznie, gdzie ona w tej chwili jest przechowywana. No i mam nadzieję, że się uda, co mam innego powiedzieć.